Witajcie, co to za światło beznadziejne. Dzisiaj spędzamy razem poranek, nic nie widzę. Jest godzina 6:30. Stawiłam sobie w ogóle budzik na 6, ale coś się nie udało. Na 11 mam trening, także wychodzi na to, że mam jakieś 4 godziny. No i spędzimy sobie razem poranek. Zaczynam od szklanki ciepłej wody i dodaję dosłownie ziarenko soli celtyckiej. To jest cudowne źródło mikroelementów, takich jak żelazo, wapń, cynk, jod, potas i też cudownie utrzymuje i reguluje ciśnienie krwi. W ogóle woda o poranku to jest coś cudownego, dlatego że no w nocy tak właściwie organizm, można powiedzieć, że miał taki post, więc zaczynanie od kawy na przykład no nie jest zbyt dobre i fajne jest właśnie wypić szklankę wody, żeby pobudzić ten organizm, zwłaszcza tą ciepłą, żeby dać mu znać, że właśnie zaczynamy dzień. A dzień to ja zaczynam od wzięcia żelaza na czczo, bo jakiś miesiąc temu, jak badałam różne rzeczy, to wyszły mi jedynie niedobory żelaza i to takie mocne. W ogóle brak żelaza objawia się na skórze tym, że ona jest taka sucha bardzo i zniszczona. I ja na przykład mam bardzo suchą skórę, mimo wyprysków to mam suchą skórę. Bo wiecie, organizm oszczędza to żelazo i woli to wykorzystać do pracy serca, mózgu i takich, wiecie, ważnych organów, a nie skóry, nie? Więc skóra dostaje największe ochłapy po prostu tego żelaza, więc może coś tam się wyrówna. I a propos żelaza, to powiem Wam, że jak zaczynałam je brać, to przez pierwsze 2 tygodnie miałam takie zaparcia, ale okazało się, że to jest totalnie normalne, bo wiecie, też zastanawiałam, czy coś jest nie tak, czy to źle na mnie działa, ale większość ludzi generalnie, jak zaczyna brać żelazo, to będzie miało zaparcia i to trzeba po prostu przeżyć, dlatego że ten organizm chce jak najwięcej wchłonąć tego żelaza, w związku z tym, wiecie, to jest logiczne, nie? Im dłużej zatrzymasz wszystko w sobie, no to będziesz mógł jak najwięcej wykorzystać tego żelaza dla siebie, więc wiecie, te zaparcia są taką naturalną reakcją organizmu. Ciekawe, nie? Czytałam o tym i podobno tak do końca nawet nie wiedzą dlaczego, że to jest taka właśnie jedyna odpowiedź na to, że ten organizm chce jak najwięcej tego żelaza wchłonąć i dlatego generuje te zaparcia, ale tak nie do końca wiadomo w ogóle dlaczego w ten sposób reagujemy, ale to jest dosyć normalna reakcja, także jak będziecie może zaczynać suplementować żelazo, bo na przykład wyjdą Wam niedobory, to pamiętajcie, że no trzeba przeżyć ten pierwszy etap. Ja teraz idę się pomodlić, wiem, że to takie mało internetowe, ale lubię sobie zacząć dzień i skończyć dzień od relacji z Bogiem i podziękowania, przeproszenia, poproszenia. Z rana tak krócej, wieczorem trochę dłużej, także idę na chwilę, nie będę Wam tego nagrywać. No i potem zjemy sobie śniadanko. Na śniadanko jaglanka z ananasem. Super, jestem w sumie bardzo głodna, także sobie zjem. I musimy ten poranek zacząć od czegoś, czego nienawidzę, ale nie zrobiłam tego wczoraj wieczorem, więc muszę to zrobić dzisiaj rano. To jest kwintesencja życia. Jak nie zrobisz czegoś dzisiaj, to i tak będziesz musiała to zrobić jutro albo pojutrze, więc lepiej zrób dzisiaj. I w moim przypadku jest to umycie włosów. Mam tak tłuste włosy, chociaż aż tak nie widać tutaj. Chociaż wolałabym umyć po treningu, ale po treningu już chciałabym się zająć pracą, a tak to wrócę, będę miała w głowie, że jeszcze włosy i coś tam, nie, zrobię to teraz po prostu. Udało się, włoski umyte, jejuś, jak ja mam włosy umyte, to po prostu ja już dzisiaj zrobiłam wszystko, już jest wystarczająco, jestem z siebie mega dumna. I mogę zaczynać dzień. I tak, śniadanko zjedzone, teraz suple szybkie, czyli witaminka D3, 10 tysięcy jednostek. Wszyscy zawsze się dziwili, biorę to od roku i wszyscy mówili, co 10 tysięcy jednostek? A właśnie miesiąc temu robiłam różne badania i mam idealny poziom witaminki D3. Nietoksyczny, nie niski, nie średni, tylko wysoki. Pani mnie pochwaliła, powiedziała, że to jest idealna witaminka D3. Do tego K2-MK7, żeby lepiej się ta witaminka D3 wchłaniała. I kwasy omega-3 z mikroalg. Bierzemy sobie, też bardzo dobre na skórę.
No ogólnie ciężko jest nie mieć niedoborów kwasów omega-3, jak się ich nie suplementuje. Bo jedzeniem stworzyć taką idealną ilość jest dosyć ciężko, także to też jest taka podstawowa suplementacja. No i co? Woda skończona. To wiecie, co to oznacza? Czas na smaczną kawusię. No i cudownie, wszystko zrobione, patrzcie, włoski świeżutkie, suchutkie, kawka jest. Ani nie jestem jeszcze ubrana, ani też nie jestem w piżamie, bo ja zawsze tak mam, że wieczorem się ubieram w piżamę i naprawdę sobie nawet kupuję takie ładne piżamki. Normalnie sobie, wiecie, wieczorna pielęgnacja, te sprawy, ubieram się w piżamkę i wchodzę do łóżka i dokładnie w momencie, w którym wejdę do łóżka, ściągam wszystko z siebie. Bo po prostu tak wygodnie mi się leży, no najpierw leży, a potem śpi w łóżku bez ubrań, że po prostu nawet najwygodniejsza piżama nie równa się spaniu bez ubrań. Także tak sobie śpię przez całą noc i potem wstaję i właśnie wstałam i po prostu sobie założyłam taką bluzę. I lubię sobie właśnie z rana przed treningiem, uwielbiam to, żeby tak sobie wszystko wyczyścić. Że wiecie, nawet to, że chciałam umyć włosy, że wiecie, że wracam z treningu i ja po prostu już chciałam powiedzieć, nic nie muszę. To znaczy muszę, ale już stricte, wiecie, mogę się skupić na kwestiach zawodowych. Znaczy dzisiaj w ogóle mam dosyć późno trening, na 11. Zazwyczaj mam 10, nieraz 9, więc no dzisiaj to tym bardziej już późno wrócę. Ale lubię właśnie mieć tak czyściutko i zarówno właśnie jeśli chodzi o sprzątanie, więc na pewno sobie zaraz posprzątamy, ale też jeśli chodzi o skrzynkę pocztową. Także teraz zajmę się odpowiedzeniem na maile. Mam dosłownie 4 maile, na które muszę odpowiedzieć i jedną umowę muszę podpisać. Już czytałam, wczoraj czytałam 2 umowy, także to już z górki, dlatego że dosłownie to jest przez aplikację, trzeba kliknąć. Są takie, wiecie, podpisy internetowe. Teraz coraz częściej takie rzeczy się robi, także to akurat będzie chwila. Ale w sumie, jak zwykle, sobie włączę stoper i powiem Wam, ile mi to zajęło. Skończyłam. Słuchajcie, właśnie tak to wygląda od środka. Tak to wszystko się wydaje. Patrzcie, 51 minut. To były 4 maile, ale tak jest często, zwłaszcza gdy... Bo tam 2 maile to, wiecie, po prostu taka kontynuacja komunikacji, ale 2 maile to były, wiecie, nowe propozycje współpracy i wtedy trzeba tak przysiąść i się zastanowić, zwłaszcza, że jedno to w ogóle była tam wycena takiego wyjazdu zagranicznego z marką, to tym bardziej, wiecie, jak tobie zależy, ale z drugiej strony no też się cenisz, też musisz wszystko przeanalizować, wiecie, to co napiszesz tak naprawdę jest bardzo wiążące, no bo to nie jest tak, że potem możesz powiedzieć, nie, jednak więcej. Także trzeba naprawdę tutaj wszystko przeanalizować, co, jak, gdzie i często odpowiedź na takiego maila to jest, wiecie, pół godziny, bo myślisz, zastanawiasz się, czytasz 10 razy. Ja serio się zawsze na tym łapię, że to wszystko wydaje się takie szybkie w internecie i nawet dla mnie, że myślę sobie, dobra, usiądę, szybko odpiszę na maile i okazuje się właśnie nagle 50 minut. Albo, o, szybko zmontuję. O właśnie, chciałam jeszcze przed tym zmontować vloga, ale na TikToka, bo w poniedziałek nagrywałam vloga na TikToka i w ogóle chciałam nagrać na TikToka i równolegle tutaj, czyli tutaj w takiej dłuższej wersji. I powiem Wam, że nagrywanie tego samego na telefon i na aparat, wiecie, tu w dłuższej wersji, tu w krótszej jest mega trudne. I nie zrobiłam tego i nie będę tak robić, że jednego dnia i tu, to jest totalnie bez sensu, męczące, jak to brzmi, nie? Nagrywanie vloga było tak męczące. Nie, ale naprawdę po prostu tu nagrać. Dobra, słuchajcie, jest godzina 9:20. 10:40 muszę wyjść, no a tak 10 to już muszę się umyć i tak być już ogarniać o 10, więc mamy 40 minut. Chciałam jeszcze na pewno tu posprzątać, no i coś tam posprzątam, ale chyba się nie uda tak w pełni posprzątać. W ogóle nie wiem, gdzie ten czas zleciał, bo przecież było 4 godziny. Minęły już, czekajcie, minęły 3 godziny. Ja nie wiem, nie wiem, co ja zrobiłam. Nic nie zrobiłam. Tak właśnie wygląda życie. Jestem gotowa na trening, czekajcie tak, żeby mnie było widać. Legisy Carpa Tree, bardzo fajne. Słuchajcie, bardzo fajnie robią pośladki, nóżki. Ta bluzka też jest z Carpa Tree, też jest mega, mega wygodna. Do tego buty Nike, właśnie ostatnio sobie kupiłam, także to będzie mój drugi trening w nich i są mega, mega wygodne. Jednak co Nike, to Nike, bo zamówiłam sobie kilka różnych par z różnych firm i jak włożyłam nogę do Nike, to miałam takie, ja pierdzielę, są tak wygodne, ale je sobie pakuję do torby, no bo ubieram bardziej takie jesienno-zimowe,
A w tym sobie już idę, po prostu na to założę bluzę i kurtkę. I ostatnio, też w poniedziałek, jak szłam na trening, to było minus 10 stopni chyba. A dzisiaj minus 8 też. Ale w takich chwilach zawsze sobie powtarzam, że jak jesteś w stanie iść na trening, jak jest minus 10 stopni, to już jesteś w stanie zrobić wszystko. To już trening, jak będzie 10, jakby plus 10 stopni, to po prostu to będzie nic. Więc hartuj się. Hartuj swoją osobowość, samodyscyplinę. Tak, to sobie powtarzam. Umyję sobie jeszcze twarz i nałożę kremik, bo nie robię takiej pełnej pielęgnacji przed treningiem, bo bez sensu, bo to i tak wszystko spłynie. Także tylko sobie umyję twarz emulsją i później kremik. I dzisiaj użyję tego kremiku z Basic Lab. To jest ceramidowy krem regenerujący. Patrzcie, znowu oczywiście mam pryszcze. Klasycznie. Patrzcie, jakiego mam wielkiego pryszcza tutaj. Tak bolał, ale już powoli wychodzi. Nie wiem, na razie nic z nim nie robię. Bo on jest w takim bardzo trudnym miejscu. I nie chcę go ruszać, nie chcę go wyciskać. Wolałabym, żeby się wchłonął, bo tutaj nie dość, że on jest w trójkącie, gdzie jest specyficzne unaczynienie żylne, to jeszcze tuż przy ustach, także wolę go nie ruszać. Gotowa na trening. Wszystko zrobione, a zostało mi jeszcze trochę czasu, chyba z pół godziny do wyjścia. Także zbieram się już na trening, no i żegnam się z Wami. Może Was coś dziwić, że o godzinie 10 już koniec, ale właśnie chciałam, żebyśmy spędzili razem poranek. Myślę, że było fajnie. Bardzo mnie zmotywowaliście do wielu rzeczy. Przede wszystkim do wstania, bo serio jest mi bardzo trudno wstawać wcześnie rano, także nie będę udawać, że tak jest codziennie, absolutnie nie. A wieczorem przed spaniem położyłam aparat właśnie na szafce nocnej i jak zadzwonił budzik, znaczy pierwsze pół godziny to wiadomo, tam robiłam drzemka, ale wzięłam ten aparat i po prostu nagrałam. I jak to nagrałam, to serio miałam taką motywację, żeby dla Was dalej nagrywać, więc bardzo Wam dziękuję za nieświadomą, bo nie zrobiliście tego świadomie, motywację. I będziemy sobie na pewno częściej spędzać poranek, no i nie tylko poranek, jutro chyba też będzie, znaczy nie będzie u Was jutro, ale u mnie, w sensie jutro chyba nagram vloga takiego całego, więc nieraz będziemy spędzać cały dzień, nieraz poranki, także żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za obecność. Zostawcie łapkę w górę.